Przed godziną 13 kierujący samochodem MAN, jadąc od centrum w kierunku Brzesinki, prawdopodobnie w wyniku niestosowania prędkości dowalających warunków na drodze i warunków atmosferycznych, zjechał na prawą stronę, uderzył w barierki, następnie spadł z wiaduktu i zawisł na skarpie. Wstępną przyczyną jest właśnie niezachowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych i prędkości, która na tej drodze panuje. Przed wiaduktem jest ustawiony znak 40, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Także podejrzewamy, że ta prędkość była znacznie większa, ale to dopiero następne czynności wykażą, czy o ile mógł przekroczyć prędkość. Mężczyzna był sam, według wstępnych informacji od świadków zdarzenia, mężczyzna wypadł z tego samochodu. Zewnętrznych obrażeń nie stwierdzono. Na chwilę obecną został zabrany przez pogotowie do szpitala w Mysłowicach. W tej chwili działania straży polegają na tym, żeby zabezpieczyć to, został zabezpieczony samochód, żeby się nie zsunwał z tej skarpy w kierunku torowiska. Zostały wezwane na miejscu ekipa ratownictwa drogowego z Dąbrowy Górniczej, który ma bardziej specjalistyczny sprzęt. Będziemy próbować wydobyć ten samochód ciężarowy z tego nasypu kolejowego. Na pewno niebezpieczna i trudna ze względu na to, że ten samochód przednim kołem zaczepił o rurę przesyłową gazu. Na chwilę obecną nie ma rozszczelnienia z tego, co wiemy, ponieważ pogotowie gazowe sprawdziło, ale obawiamy się, czy nie wyjdzie coś więcej w trakcie wydobywania tego samochodu. Na chwilę obecną bardzo trudno jest nie ocenić, na ile czasu, 2-3 godziny może się okazać więcej, albo i krócej. Naprawdę to wszystko zależy od sytuacji. No jest dosyć trudno, ciężko, dlatego że ziemia jest mokra, ponieważ deszcz padał grząsko, więc może się okazać, że będziemy mieli trochę problemów, żeby go stamtąd wydobyć.